Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Agata Kopaczewska. Czas na kolejny materiał. Dzisiaj będę mówić o tym, jak napisać licencjat w 3 miesiące. Tak faktycznie udało mi się zrobić to bardzo szybko. Oczywiście nie wliczam w to jakichś malutkich takich poprawek, że tak powiem, kosmetycznych, typu jakiś tam przypis szybko poprawić czy coś. Ogólnie całość pracy faktycznie udało mi się zrobić bardzo szybko. Oczywiście miały na to wpływ szczególnie 3 czynniki. Pierwsza sprawa to dobór tematu. To jest totalna podstawa. Według mnie musi, choć po części, pokrywać się z Twoimi zainteresowaniami, z jakąś Twoją pasją. Z czymś właśnie, co Cię interesuje, co Cię pociąga, bo inaczej będziesz się po prostu męczyć. Też możesz wybrać coś, z czym poniekąd wiążesz swoją przyszłość, ja tak właśnie zrobiłam. Właśnie dzięki temu łatwo i szybko mi się pisało. Według mnie naprawdę to klucz do sukcesu, do tego bibliografia. Zobaczcie, ja miałam swoje książki, że tak powiem, tutaj widzicie u mnie u góry jest dużo książek i właśnie z nich korzystałam. Nie musiałam latać po jakichś bibliotekach i tak dalej, dlatego że wszystko miałam u siebie, cały, że tak powiem, stos książek, z których korzystałam. Poza tym ja je już wcześniej czytałam, znałam je praktycznie na pamięć, więc wiedziałam, które zagadnienie gdzie znajdę. O tutaj mniej więcej w tym rozdziale to w tej książce, było to w tej, także ja sobie wzięłam to wszystko na biurko i po prostu pisałam. Naprawdę było mi o wiele łatwiej dzięki temu. Także moją bibliografię miałam w sumie na półce w domu. Oczywiście korzystałam też z różnych materiałów z internetu, z różnych konferencji i tak dalej, które były dostępne na przykład na YouTubie. Ale dobór tematu właśnie, to jest klucz. Kolejna sprawa to dobry start, czyli nie zaczynaj za późno. Po prostu najgorzej, jak ktoś się weźmie za późno, jak już trzeba wszystko robić tak mega, mega szybko, w pośpiechu. Niestety wielu studentów tak właśnie działa. Ja absolutnie nie umiem tak pracować. Zaczęłam pisać już w lipcu. Na początku lipca zaczęłam wakacje i po prostu od razu zaczęłam pisać moją pracę. Dlatego miałam bardzo dużo czasu. Kiedy miałam wenę, po prostu siadałam i pisałam po podrozdziale, czy dwa nawet podrozdziały, różnie. Potem wysyłałam oczywiście do sprawdzenia. Wszystko na bieżąco, także nie miałam żadnego pośpiechu. Ostatnio mój promotor w sumie przypomniał mi, że ja już chyba w lutym miałam wszystko skończone. Kolejna sprawa to promotor. Dobry promotor. Wybór dobrego promotora. Z pewnością jest to bardzo ważne. Powinna to być właśnie osoba zaangażowana, osoba dostępna, która Ci faktycznie pomoże, a nie do której, że tak powiem, nie będziesz mógł się dobić. Bardzo ważne, żeby też temat był w miarę możliwości dopasowany do specjalizacji promotora. Wtedy on może Ci więcej materiałów podsunąć, więcej różnych treści, że tak powiem, pomoże Ci zdobyć i Cię bardziej naprowadzi. Także podsumowując, co pozwoliło mi tak szybko napisać pracę i z tym w ogóle się nie męczyć? Oczywiście, tak jak powiedziałam, dobór tematu, dobór promotora oraz dobry start, czyli zaczynamy wcześniej. To klucz do sukcesu. Kochani, nie wiem, na jakim etapie jesteście, w każdym razie, jeśli ktoś z Was właśnie za rok będzie się bronił, już możecie sobie zacząć. Możecie sobie zacząć już pisać, powoli zbierać materiały, już to sobie porządkować, ten plan cały sobie rozpisać, spis treści, jakbyście to widzieli. I naprawdę, będzie Wam się o wiele lepiej pracować i będziecie mieć taki komfort, że faktycznie wyrobicie się z tym, nie będzie takiego, wiecie, wyścigu, nie będzie tego pośpiechu takiego strasznego i robienia czegoś byle zrobić. Cieszę się, że mogłam się tym z Wami podzielić. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że już na moim kanale jest opcja wspierania, także jeśli ktoś by chciał jednorazowo wesprzeć mnie, to można nacisnąć przycisk podziękuj pod filmem. Natomiast jeśli ktoś chciałby cyklicznie, co miesiąc coś tam wpłacić, to można po prostu kliknąć wesprzyj obok przycisku subskrybuj. Za wszystko jestem wdzięczna w ogóle, za Waszą obecność, za każdego subika, lajka, komentarz, za to, że po prostu ze mną jesteście, że oglądacie te materiały. Widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam na Instagram oczywiście, Agata Kopaczewska. I pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, pięknego dnia życzę i pięknego tygodnia.